Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2. Going command na chwilę, mój. Ja pierwszy się tu ogarnę. To jest przecież każdy początek mojego Let's Play'a. Więc tak, wszystko jest ciszy. Więc tak, jesteśmy teraz w... Nie, jesteśmy... W Flying Lab. I... Takie mamy przypomnienie dla ludzi, którzy nie pamiętają, o co chodzi. Otóż tak, Ratchet & Clank zostali zamknięci na statku kosmicznym, w więzieniu, dla szybkiego powiedzenia. O, zostali zamknięci na statku więziennym, dlatego, że są, jak to się mówi, są a pain in my ass, to jest po angielsku, a po polsku to będzie wrzodem na pupie Mr. Fizzwicha. Jakoś się przykładnie ustawimy, lecimy. Czasami to jest nawet zgliczowane, bo raz mi się udało poza mapę wypaść, ale to już szkopuł. Po prostu tylko moje szczęście. To nie istnieje, tak na marginesie mówię. I wziąłem lekcję ze Spyro i zacząłem grać na słuchawkach, więc tym razem żadnych echów nie będzie i będzie fajniej. Będę mógł słyszeć słowa bardziej dokładnie. Okej, było dwoje i było dwoje. No to lecimy. Jak dwoje, to dwoje, co nie? Więc prawdopodobnie też tak bym robił z resztowym klankiem Size Matters, z Secret Agent klankiem. Dobra, i zaraz znowu lecimy. I myk. No to dobrze, że dwóch jest. Może myślałem, że będzie mniej. I będę się musiał wracać, a tego chyba nie chcemy. Więc jeżeli by mnie coś nagle przysuszyło, to mam tutaj herbatę. Czesna herbata zawsze spoko, oczywiście. Herbata Master Race. Więc pamiętajcie, konsol i herbata Master Race. Jeżeli gracie na konsol, to najlepszym napojem dla was jest herbatka. Uspokajająca. Polecam. Nie, ale na serio, to herbata jest bardzo uspokajającym napojem. Tak na serio, bo jak jakiś speedrun zawalę w Sonic Generations, to ciężko sobie tu piję herbatę, muszę uspokoić. Dobra. Tamten i idzie sobie. Lepiej jest to zrobione niż w Ratchet & Clank Size Matters, o Boże. To jest starsza gra niż Size Matters, a i tak lepiej jest mechanika gadżetów. Dobra, więc... Teraz przełączamy się na Ratcheta i Clank otworzył nam wyjście. Więc co my tu mamy? Kupimy sobie nasze syntenoidy. Ogólnie sobie zakupimy amunicję, bo tak. Bo nie inaczej. Spider-Bot nam nie potrzeba, to nie potrzeba, to nam potrzeba, to nam nie potrzeba. Wow. A Seeker Gun nam używał, co ja się będę. Jak widzicie, ci przeciwnicy są teraz dużo bardziej wytrzymalsi niż od naszego ostatniego spotkania na dokładnie tym samym statku. Więc no, nasze spotkanie się różni sporo. Ale dobra, myk. I przełączamy się. Myk. Łup. Jeszcze tym bardziej. Nie. Dobrze, teraz raczej może skakać podczas bycia w trybie odwróconej grawitacji. Nie odwróconej grawitacji, tylko... No wiecie, że się przyczepia, że chodzi po ścianie. Się bawi w Spidermana. O. To jest dobre określenie. Idealne wręcz. Myk, myk. Okej, ogarniam. Spokojnie. Spokojnie, przez chwilę nie widziałem Seeker Guna w ogóle, ale okej.
Dobra. Dobra. Ja się teraz czuję jak jakiś profesjonalny gracz CS, LOL. Dobra, ale szczerze, gdyby ludzie robili jakieś zawody w Ratchet & Clanku, na przykład w Gladiatorze albo Trójce, to oglądałbym ktoś się do CS-a, którego nie oglądam. Od razu nie wiem. Może by nie było. Że Pixel niby nie lubi CS-a, tak naprawdę go ogląda, to od razu mówię, że nie oglądam CS-a. Zobaczyłem tylko raz w życiu otwieranie skrzynek CS-a. I na tym moja przygoda się skończyła. Z tą grą. Ba, nawet kiedyś sobie zakupiłem CS-a. Co najśmieszniejsze, zwróciłem go jeszcze w tym samym dniu. To jest takie heheszki. Ale dobra, wracamy do klanka. Jak widzimy, u niego się niezbyt zmieniło. Ale kontynuujemy jego przygodę. No chyba się napiję tej herbaty. Nie tego herbaty, Pixel. Jezu. Świetnie, gdyby jeszcze, miał miód z cytryny, to wow. Ale by się działo. Teraz sobie tutaj tak mykniemy. Wszyscy lubią mykanie. No to znaczy nie wszyscy, ale większość ludzi lubi mykanie. Kto nie lubi mykania? Jeżeli wy nie lubicie mykania, to przepraszam bardzo. Ale ja lubię mykanie i dlatego mykam. To słowo jest bardzo śmieszne i bardzo rozluźniające. Okej. Jeszcze wiem, jak się posługiwać językiem. Polskim w każdym razie. Bo jeżeli nie zauważyliście, to ja mam wadę wymowy. I już pozostawiamy... Usz! Usz ty Jacek! Nie, nie. Bo zbrodnie z prezentacją. Assassins. Screen. Okej, okay, w pewnym razie już zostawiam naszego towarzysza i załatwiam sobie nowego. Znaczy w ekranku przy... Uczę jak zdobywać nowych przyjaciół, bo trzeba zostawiać starych i już macie nowych. Na 100 pro. Jaki typ? Może ten sobie poradzi sam. Haha, nie spodziewałeś się. A widzisz. Jak to mówił pewien mądry człowiek, to znaczy nie wiem czy tak mówił, ale okej. Okay. Nie spodziewałeś się, nie spodziewałem. Okej. Okay. Najgorsze jest w tym robocie to, że mu trzeba miliony razy mówić, co on musi robić. Nie może po prostu się domyśleć, że na przykład chcemy wszystkie te trzy rozwalić. No sam tego nie zrobi, jak widać w przyszłości nie jest aż tak bardzo rozbudowane AI. Sztuczna inteligencja jednak nadal pozostaje w przyszłości sztuczną inteligencją. Dobra, przepuśćcie go. Tutaj idzie Bob Budowniczy. I okej, i myk. No co, nie wyobrażę, ile prawdopodobnie takich myków będzie w Złokoroko. Wszystkich trzech części. Ale dobra. I to już ostatni raz, kiedy jesteśmy klankiem na tej planecie w każdym razie. I teraz wracamy do Ratcheta. I mamy kolejny upgrade klucza. Hey, check this out. Another wrench. Jej. Tym razem mamy kolejny uniklucz, który jest lepszy, jeżeli się nie domyśliliście. Jest dużo lepszy od tego, którego teraz mieliśmy. No i jest to bardzo fajnie. Dobra, więc tutaj weźmiemy sobie syntenoidy. Uwierzcie mi, są potrzebne. No właśnie. Więc jeżeli nie wierzyliście mi i tu przyszliście, to życzę mu pozdrowienia. Aha,
pixel cheater. Ale dobra. Wow, ogarniam. Jeszcze ogarniam. Wow, żadna nie używam tej broni, ale okej. Okay. Ogarniam. Spokojnie. Jak na razie to ja tylko tutaj... Jak na razie to ja tutaj tracę zimną krew. Okej. Okay. Jest dobrze. Oj, please. Ja nie mam rany. Glitch z szybkością podczas skakania na boki. To jest świetne. To jest najlepszy glitch ever. Wow. Make. Dankę. I czy tu nasza przygoda samotna się skończy? Tak! So, did you run into your little friend out there? I do not know it. I tak, Clank się spotkał ze swoją dziołką, jeżeli pamiętacie, jakby przynajmniej odcinek, wiecie o co mi chodzi. Jeżeli nie wiecie o co mi chodzi, to się domyślicie. Pixel jest miły. Dobra, w tym razie teraz mam tutaj dwie drogi, dwie możliwości wyboru, ale... Jako jeszcze nie jestem normalny, po prostu sobie skoczę. No i tu jest kolejna platynowa śrubka. Tylko dlatego tutaj skoczyłem, żeby nie było. Może przyszedł tutaj i o, chce się zabić od razu. No, mam platynową śrubę. To jest chyba jedyna, chyba? Jedyna czy... Nie wiem jak to sprawdzić. Nie no, chyba jedyna platynowa śruba na tym pokładzie. Jak nie to umysł na mnie. No nie no, wydaje mi się, że to jest jedna. I teraz polecimy sobie tutaj. Myk. I tyle. Już więcej myków nie było. No szkoda. Każdego szkoda, jak to mówią. I teraz mamy wyścig z lawą. Wiem, że musi być wyścig z czasem, ale... Okej. Okay. Dobra. Dobra, jest spoko. Ooooo! Było. Jej, znowu plumber! Jej. Here's the problem. Excuse us, sir. What are you doing here? No, naprawiam rury. I control where things break. I just fix them. Sure, someone in this galaxy. I know that, but they don't. I get triple time and travel. No, ludzie, no wszystko kręci się wokół kasy. What's that? Some dead burned fool flushed this perfectly good quark. Quark action figure, która stoi na nie, podłużce Amiibo. Ale dobra, kupujemy to. Do zobaczenia w następnym roku. Albo coś w tym stylu. Po prostu to było nawiązanie do tego, że za rok wyjdzie kolejny Ratchet & Clank 3 i oczywiście będzie tam Plumber. Nie, serio. Ta gra wyszła w 2003 lub 2004, nie mam pojęcia. A raczej Clank 3 wyszedł rok później. Więc no. Przepowiednia Plumbera się... O kurde. Się sprawdziła. Dobra, mam dziwne wrażenie, że za pierwszym razem tego nie przejdę. Chyba nie jest to po prostu moje wrażenie. No właśnie. O matko, to chyba będzie jeszcze cięższe niż... O, za drugą próbą, no to okej. Okay. Muszę się na to mentalnie przygotować. Chyba 3-4 już. Już się przygotowałem. Na razie te wyścigi z lawą są okropne. Są jeszcze gorsze niż ten wyścig w Ratchet & Clank 1 z wodą. Bez O2 Mask. Ponieważ... lol. Znaczy nie pomyślałem zrobić tego pytania.
Myk. Myk. I myk. Dziękuję. Na żonę stary. No i tak mam problem. Musiało mi rozwalić mój perfekcyjny wynik. No musiało po prostu. To jest złe, to jest zło. Wcielone. Nienawidzę tej lawy, nienawidzę lawy. Kocham ogień, ale nienawidzę lawy. Logika doskonała, ale okej. Dobra, dobra. Sterowanie w powietrzu jest okropne. Tyle wam mogę powiedzieć. To sterowanie w tym jest beznadziejne. Czy dolecę, czy dolecę? Doleciałem. Bardzo fajnie jest. No. I teraz odbierzemy telefon od Angeli. Znaczy telefon. I ona jest w tej bazie. A, Tax for Less, okej. Okay. No, wróciliśmy, wróciła do Megacorpu. Piuk! W każdym razie on wiedział, że, że to jest spół, tak, spół działaczka z Ratchetem i Clankiem. No. Nie tylko Klang ma tutaj swoją loszkę. Ale dobra. Myk. A, tutaj. Spoko. Szkoda tylko, że nie możemy tutaj z powrotem wrócić. Po prostu dokupię sobie amunicję tutaj jeszcze. Nie wiem dlaczego tutaj ja nie na następny klęcz, ale okej. Okay. Nie pytajcie się mnie... Nie pytajcie się mnie, kto pyta nie bądź, ale kto... Jak to się mówi? Kto nie pyta, ten dłużej żyje. Jakoś tak. Więc ten jeszcze taki poziom kosmiczny i chyba skończymy ten odcinek, bo nie chcę mu się dłużej nagrywać. No i nagram sobie, będzie fajnie. No i będzie fajnie. A jak fajnie nie będzie, to... No cóż... Nikogo nie zadowolisz. No i myk! Dobra, jeszcze się strzało. Nie ma coś innego? Nie. Okej, już sobie przyniosłem. Więc musimy nawalać te duże statki. Dzięki temu ich zniszczymy. Oczywiście jest to bardzo proste, bo wystarczy, że będziemy się daleko trzymać od nich i wszystko będzie jak najbardziej okej. Musimy tylko wystrzelić parę bomb. Praktycznie to tyle. Urząd praktycznie żyje. Myk. Jezu, jak się trzyma strasznie. Aha, ja chyba nie kupiłem żadnego ulepszenia. No. Dobra, dla mnie. O, już to... Już tego statku po prostu nie ma. Halo, halo, proszę. Proszę, nie ma. Kurde. W tym razie teraz ten statek zakupujemy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, 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 zaraz to zabijemy, okej. Okay. Myk, 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 myk. Aha, to jest niestety what? Nie, wiesz co, ja chyba sobie polecę na Desincognito. Kupię sobie ulepszenie i wtedy będziemy kontynuować ten poziom kosmiczny. To będzie. To brzmi jak plan. Jakby to każdy powiedział, to brzmi jak plan. Okej, ciekawe tylko ile mam razy tanie. 40, no please! 20, o kurde, to nas nie stać.
Fusion Laser Canyons. Właściwie mógłbym to kupić i mógłbym... Nie. Kurde! Dobra, kupimy to. I teraz będziemy mogli strzelać. Bardzo efektywnie. Wiesz, właściwie bardziej bym chyba zależał na tej ochronie chyba. No cóż. No jednego nam zabrakło. No jak to mam co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trochę mi jest dziwnie grać w tych słuchawkach, grać w Tajpanka, tak by nie wiem. Dobra. Dobra, teraz się nie będziemy cackać z nimi. Już leci, nawet jeszcze na niego nie dotarłem, a ten już jest dostępny. No i już zaciągnę, no to ja tak mogę grać, tyle. Ja tak mogę robić speedrun, jeszcze ani razu mnie nie trafiłem. Dobra. No i już leży, teraz kolejne. O, tu. Kurde, już myślałem, że będzie czołowe zderzenie. Ale okej. Dobra, już leży, ja nie mogę, już leży. Dobra, i teraz ten tu. I już po... To jest po prostu szkoła gościa. No jo, taki... To miało być trudne. What is your problem? I'm trying to make a living here and you two losers keep losing. No teraz jesteśmy nie tylko wrzodem na pupie Mr. Fizzlicza. Ta, gadaj sobie. No, mam grozi, że nas rozwali na milion kawałeczków. No i po to koordynaty ziemi. Well, you get the idea. Goodbye, moron! Does he realize he has just transmitted his exact location? If not, he's about to find out. On transmitował nam swoje położenie. Ale teraz lecimy uratować Angelę. O kurde, ale mi postrzelały. Przepraszam. Bardzo mój. Za mój brak kultury i polskiego języka, co? Ale dobra, to już by było na tyle. Zobaczymy się w następnym odcinku i będziemy przechodzić tą planetę. Mam nadzieję, że następny odcinek nie będzie za tyle, ile ten odcinek się pojawił w stosunku do poprzedniego. Więc, że nie będzie takiej długiej przerwy, mam nadzieję. A więc tak, dziękuję wam za oglądanie i zobaczenia następnym razem. Cześć!